I bardzo, bardzo serdecznie zapraszam was do nowego odcinka z nami odpowiada. Kurwa Tsuna, nic nie zrozumiałem. Przez tego pijaka muszę współpracować z samymi debilami. You're wounded. Ah, yes. But Princess Gwentress gave me some of her medicine. How's this settlement? Is working. We've planted the first crop. King Egbert gave us the new plow and always assured us of his protection. Nevi, powiedz jej coś, bo kurwa nie wytrzymie. And you believed him? Yes. So it seems you two got on well, then? Yes. For the sake of all of us. Ah. So, you sacrificed yourself for the common good. As did you, Ragnar. I'm hungry. Spierdalaj! Dobra, parę informacji na początek. Nevi poluje na dzieci Minecrafta wschodniej Azji i nie ma czasu nagrać następnego odcinka. Dobra, kogo ja kurwa oszukuję, polował to on 2 dni temu. Teraz po prostu się schlał i nie jest w stanie zasiąść przed kamerą, no ale nagrał parę momentów ze swojej podróży, to was nimi uraczę. A teraz Nevi odpowiada, poprowadzi Tsuna. Wbijajcie na Nevi Philips Corporation na fejsie, macie link w opisie, a zresztą róbcie co chcecie i tak już jest tam taki wyjebisty burdel. No ale jak debil jest tam prezesem, to czego się można spodziewać? I tak wszyscy skończycie zbierając ryż i przeklinając swoje życie. Jebać świat zaczynamy, Nevi odpowiada. Listen up, runt. Today we're going to commence your intense training under me. But wait, wouldn't that cause terrible muscle degeneration for somebody my age? Crippling me? Nerd! What? So, Mr. Piccolo, what are you going to teach me today? A brand new technique? How to sense energy? What about how to fly? Dodge! Czemu te przeróbki filmów są takie zajebiste? Pojebana struna mocy, jednik bardzo, a to bardzo. Co kurwa? Okej, dajesz yo-yo! Spierdalaj! Czemu Klecypan nie poszedł na ultra super wykurwistą tajną ważną misję? Przecież jakby to on spotkał Harumi, raz kurwiłby ją jednym mrugnięciem. Przecież widać, jak zajebistość wylewa się z niego strumieniami boskości. Odpowiedz. Oczywiście to nie podlega wątpliwości. Ale no musiałem to zrobić, mistrz Nevi. Jestem tu nowy, korzystając z okazji, że jestem na odcinku, to chciałbym pozdrowić mamę i tatę, a w szczególności rodziców. Pozdrawiam cieplutko. A więc, powiada ten, że jesteś ptakologiem, tak? Łapiesz ptaki i rozkładasz je na czynniki pierwsze. Nevi, jeszcze raz pójdziesz na misję i odcinek będzie prowadził Gitti, to pan Klecypan cię zwolni. Gitti już został zwolniony i wrócił do zbierania ryżu. Od was zależy, kiedy skończy. Wiemy już, co robisz w święta, a w nowy rok. Ale głupie pytanie. Kiedy czas mam, to gram, a czas ciągle mam, więc będę grał ile sił w komputerze. Mam ambicje wysoko mierzę, chcę mieć level numer 100. Grać, grać to jest motto. Jakby tego było mało, na TV miliony się wydawało. Prach plus itemy, nie żartuję, jak chciemy. Ona od poniedziałku do soboty, bo w niedzielę na kompach ustawiam boty. Czy masz osobę, którą z chęcią byś zamknął w piwnicy Gitiego? Ja mam nawet całą listę takich osób. Jaki jest twój ulubiony opening z Naruto? Spierdalać. A może kurwa coś świątecznego dodasz, do Nevi odpowiada? Poszli wszyscy do lodówki. Zajebali Gitiemu z główki. Nevi na wysokości. Nevi na wysokości.
a klecypan wali udę. Ja wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zostaw lajka i subskrypcję, wbij na mój kanał. Cześć! Bogart has something to say to you. I did not mean to fight against you today. I am young. I was led by evil counselors. I beg your forgiveness, King Ragnar. I'll forgive you. Manamana. 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 Come on, Ghibli. Manamana. 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 Spierdolę.